Cześć, KPR. witam was serdecznie, zapraszam na kolejną, szybciutką prasóweczkę bokserską. Zaczynam od tego, co się wydarzyło dzisiejszej nocy po drugiej stronie kuli ziemskiej w Australii, na gali w Perth, gdzie 36... Letni już Wasyl Łomaczenko zabrał do bokserskiej szkoły Georgia Kambosos'a, zastopował go w 11. rundzie i zdobył wakujący pas IBF wagi lekkiej zwycięsko, powracając na ring po rocznej przerwie po tej no, kontrowersyjnej dość porażce punktowej z Devinem Heni. Przed tym pojedynkiem 6 lat młodszy od Łomaczenki Kambosos zapowiadał, że wyśle słynnego Ukraińca na bokserską emeryturę, a po tej walce mamy taki obraz rzeczy. Wydaje się, że to Łomoczenko wysłał Kambososa na emeryturę. Przynajmniej zakończył go taką poważną bokserską karierę, bo ciężko teraz przewidywać, wróżyć Cambososowi powrót na mistrzowski tron. Ten występ to była pełna dominacja. Od pierwszego gongu, aż do przerwania walki Wasyla Łomoczenki. Bokserska poezja jak zwykle Piękna praca na nogach, mądra obrona i piękne szybkie ciosy, zmiana ustawień kątowych. Każda runda dla Wasyla Łomaczenki, Łomaczenko stopniowo. Odbierał wolę walki, odbierał jakąkolwiek inicjatywę kambososowi. Kambos miał serce do walki, natomiast w 11 rundzie w końcu już całkowicie został przełamany. Najpierw padł na deski po czystym ciosie na brodę, sędzia tego nie liczył jako knockdown, niesłusznie, bo to był czysty cios Łomaczenkiem, Natomiast po tym łomaczenku już poprawił na dół, na korpus. Kambosos się zgiął, w pół był liczony. Sędzia wznowił, wznowił akcję, potem Łomaczenku jeszcze raz zaatakował i wówczas już sędzia musiał przerwać, bo Dziukambosos miał dość walki z jego narożnika, poleciał ręcznik TKO 11 na korzyść Wasyla Łomaczenki i... Słuchajcie, po tej e, walce wydaje się, że Wasyl Łomaczenko na nowo wraca do góry. Chociaż należy też e, pamiętać, zawsze, jak się podniecamy występem jakiegoś e, zawodnika, to należy pamiętać, że to jest e, ważne na tle, kogo swoją klasę. Prezentują. No, przed walką wiedzieliśmy, że Kambosos ma swoje bokserskie ograniczenia, że on ma swoje atrybuty, które na przykład pozwoliły mu wygrać z Teofimo Lopezem. Natomiast, stricte, boksersko to jest pięściarz dużo gorszy od Łomaczenki. Jego ograniczenia pokazywała cho chociażby walka z Devinem Heni. Te dwie walki teraz Łomaczenko ponownie pokazał, jak ograniczony boksersko jest Kambosos. I po poza tym, że. No, Coś tam potrafi, jest silny, jest mocny, jest charakterny, no to jednak do tych najlepszych mu sporo brakuje i to trzeba mieć na uwadze oceniając występ Mułachenki. To był występ piękny, to była bokserska poezja, natomiast na tle Cambosa powiem Wam, że... Ja bardzo żałuję, że nie doszło ostatecznie do e, rewanżu łomaczeńskich z, z Devinem Heni, bo ja jestem może, przeko ja jestem przekonany, natomiast no nie wiem, czy mam rację. Ja jestem zdania, że wasu w wyrażonym pojedynku wygrałby z Devinem Heni, nie byłoby żadnych wątpliwości, kto jest lepszy, natomiast Heni poszedł wagę wyżej i tego rewanżu nie będziemy mieli. Natomiast jest kilka bardzo ciekawych, dobrych walk teraz zrobienia dla Wasylu Łamaczenki. Po pierwsze, Shakur Stevenson to jest pojedynek, o którym mówił jeszcze przed tą walką Kambosu z kontrolą Łamaczenko, Bob Arum. Natomiast pojawia się tutaj lekki problem, bo sam Shakur Stevenson twierdzi, że on po czerwcowej Gali, bo to jest po tej Gali 6 czerwca w New Yorku, kończy kontrakt z Bobem Arumem, nie będzie już z nimi współpracował. Natomiast jest pewny tego, że gdyby doszło do walki z Wasylem Łomaczenką, wyszedłby z niej zwycięsko, nawet napisał na Instagramie, że Wasyl Łomaczenko nic by z nim nie zrobił, nie dałby rady mu cokolwiek y, zrobić. Chociaż jeszcze potem dodał troszkę na Twitterze, było, że rozmawiał z Floydem Mayweatherem Juniorem, jest przekonany, że to prank dyskredytuje, utrudnia karierę pięściarzom. Y, skórą, więc sięgnął po taką rasową kartę zupełnie po trzecim, bo z reguły ona jest niesłusznie wyciągana i jest przekonany, że to prank i tak nie zrobi jego walki z, z Wasymem Młoczenką, tak jak wcześniej na przykład nie robili walki Manemu Pacquiao z Terencem Crawfordem. Słuchajcie, no nie wiem, czy nie zrobią. No, gdyby Shakur Stevenson był na to otwarty, Wasyl Łomaczenko po walce powiedział, że no, potrzebuje teraz odpocząć, potem podejmie decyzję. Wydaje mi się, że to jest walka do zrobienia i walka, którą, na którą by teraz każdy czekał. Shakur Stevenson kontra Wasyl Łomaczenko. Unifikacja przy okazji, bo Shakur Stevenson jest czempionem federacji WBC. No ale są jeszcze inne opcje. No też oczywiście tutaj są przeszkody biznesowe się pojawiają. Tak? Kwestie e, promocji, kto kogo promuje, ale walka z Dżerwontą tańkiem Debisem, czempionem federacji WBA, też e, kapitał na czempion WBO zaraz też zostanie wyłoniony w walce na Wariety kontra Bielińczyk, więc to też jest jakaś tam opcja. Natomiast taka walka, która się naturalnie nasuwa dla Wasyla Łomaczenki, to jest Shakur Stevenson. I po tym co Łomaczenko pokazał w tej walce, nawet na tle Georgia Kambasa, nawet biorąc to pod uwagę, nie skreślałbym go w starciu z żadnym z mistrzów aktualnych kategorii ciężkiej. A propos jeszcze Wasyla Łomaczenki, to moi drodzy Pierodzy, już za tydzień, w następną sobotę, zobaczcie Wasyla Łomaczenkę w wersji XL, czyli Aleksandra usyka w starciu z Tysonem Furym, i to będzie, zakładam, że ta walka jakoś tam się sensacyjnie przed czasem nie skończy. Przez dużą część tego pojedynku bardzo podobny boks, przynajmniej ze strony usyka. Do tego, co pokazywało teraz Wasył Macenko to są bokserscy prawie bracia bliźniacy. Poza tym, że różni ich tam kilkadziesiąt kilogramów i ze 20 cm różnicy wzrostu, to boksersko to jest ta sama szkoła. Kapitalna praca nóg. Nogi, które w zasadzie ustawiają całą bokserską grę, którą które stwarzają te możliwości do uderzenia, odpowiednie ustawienia kątowe, odpowiednia pozycja nogi, które pozwalają skrócić dystans i szybko z niego uciec. Do tego piękna obrona. Taka obrona, zwróćcie też na to uwagę, że Jusek i Łumaczenko nigdy nie dublują obrony, czyli mają bardzo szczelny blok, gdy wchodzą w pół dystans, gdy wychodzą, od razu ręce opuszczają, jest pełen luz. To jest taka ekonomia, ekonomia walki. Do tego taka obrona powiedziałbym antycypacyjna, czyli wyprzedzająca jakby e, uderzenia rywala, gdyby być na przykład sobie Aleksandra Usyka z e, Antonem Joshua, gdy on wchodzi e, kiwając się takim elastycznym e, balansem e, tułowia, ruchem e, głową do pół dystansu, gdy wchodził z Joshua. Joshua planował na przykład zadać lewy prosty, ale gdy ta głowa Usyka szła w drugą stronę, to zanim sygnał od głowy Joshu przeszedł do jego pięści, żeby prowadzić lewy prosty, to Josh właśnie nagle zatrzymywał. On, on e, zamierał w bezruchu, bo po prostu wiedział, że ten cios już do głowy Usyka nie dojdzie, więc to, to mimo, mimo, że to jest ruch e, do przodu, to też jest taki ruch e, obronny, bo on schamuje poczynania ofensywne e, rywala. Do tego i Łomaczenko, i Łusyk to są pięściarze, którzy e, niby są konturbokserami, ale oni potrafią kontrolować nawet atakując, tak? bo można kontrolować na wstecznym, a można kontrolować będąc e, teoretycznie w natarciu. To, to szybkie ręce, do tego e, odpowiednio szybkie nogi to jest właśnie ta e, poezja boksu, którą ma i Wasyl Łomaczenko, i Aleksander Łusyk, i Łusyk. To na pewno pokaże w walce z Tysonem Furym 18 maja. Natomiast słuchajcie, Tyson Fury to nie jest George Kambosos. I tu może być problem jeszcze, bo tej walce jeszcze dużo będzie przy tym fight weeku. Od razu uprzedzę głosy, bo już tutaj czytałem, czytałem komentarze i że nawet czytałem komentarze, że usuwam komentarze niepochlebne dla Fiorego. Po pierwsze, nie usuwam żadnych komentarzy. Jeśli jakiekolwiek komentarze znikają, to z powodu YouTube'a, bo pewnie w nich niektórzy przeklinają, więc YouTube takie komentarze usuwa, albo jakieś takie spamerskie. A po drugie. Ja nie mam jakiegoś takiego faworyta w tej walce. Może bardziej, może minimalnie bardziej ucieszyłoby mnie zwycięstwo Usyka i troszkę się skłaniam ku Usykowi, jeśli chodzi o typ na tę walkę, ku, ku zwycięstwu Usyka. Natomiast jak wygra Fiury, ja to zrozumiem i też nie będę załamany, jak wygra tę walkę Fiury. Także jestem tutaj podzielony, więc nie sugerujcie mi, drodzy Pierrodze, że tutaj komuś sprzyjam, że jestem za Usykiem czy za Fiurym. Widzicie tutaj mam z boku Tysona Fury'ego. I to też nie dlatego, że jestem fanem, tylko jakby ten moment tej walki Fury kontra... E, Fury kontra Wilder był taki monumentalny, że dlatego go dałem tutaj na obrazek. Ale z, z drugiej strony, na przykład, uwielbiam Usyka, Mam parę nawet czuchów jakichś takich merczowych, usyka, bo jestem też fanem jego boksu. Także, kto tutaj wyjdzie zwycięsko z tej walki i tak będę zadowolony, chciałbym, żeby to po prostu był dobry pojedynek. Ale o tej walce jeszcze będzie dużo do 18 e, maja. Oczywiście to nadal w Perper View. A teraz przejdziemy jeszcze sobie szybko o takich tematów bokserskich wczorajszych. Po pierwsze, Artur szpilka na KSW dostaje, zostaje poddany po 14 sekundach walki z Arkadiuszem Wrzoskiem. Walka zaczyna się tak, pewnie wszyscy widzieli, bo to już na 14 sekund, na jakichś tam shortach krąży, że Artur rzuca się na e, Wrzoska jakimś takim Superman Punch, Jak to się dokładnie nazywa, jakimś takim z, cios z podskokiem. Wrzosek go osuwa na ziemię, w zasadzie bez ciosu, potem. Artur leży tam w takiej pozycji żółwia, wrzosek go zasypuje, chociaż zasypuje sam za dużo powiedziane, bo tam zaraz zobaczycie jeszcze to ujęcie z KSW z innej kamery, tam chyba ze dwa czyste ciosy tak naprawdę padają, ale sędzia ringowy to przerywa, no i są kontrowersje, czy słusznie walka przerwana, czy nie. E, nie mogę się wypowiadać jako ekspert od, od MMA, bo kompletnie się na tym e, nie znam, natomiast e, tak zupełnie zdroworozsądkowo. Słuchajcie, Artur Szpilka ma straszną historię tych nokautów. Był ciężko nokautowany te walki z Wilderem. E, Cisora, Kownacki, Różański, jego szczę, szczęka już wiele wycierpiała w karierze. Zawodowej, tej bokserskiej, z dużymi rękawicami. Są małe rękawice. Artur leży na podłodze, a nad nim jest konisko, prawdziwie. Barek Wrzosek to jest prawdziwy koń, gość, który potrafi uderzyć w małych rękawicach, Zadaje mu 3 czy 4 cios. Tam chyba 2, 2,5 ciosa doszło do celu. Artur jest bez obrony, sędzia to poddaje. Słuchajcie, no nie ma tutaj specjalnie z czym dyskutować. Ja rozumiem, że kibice, no, by był wściekły, gdybym na przykład specjalnie na tę walkę do Gdańska przyjechał, żeby zobaczyć tę walkę. na kończy się po 14 sekundach jeszcze w Takich okolicznościach, albo kupiłbym na to pay per view, to byłbym wściekły, natomiast e, to jest decyzja jak najbardziej uzasadniona z punktu widzenia takiego. E, Logicznego, no nie wiem jak to, jak to wygląda z punktu widzenia sędziowania MMA. Natomiast jak gosz, który dostawał ciężkie nokauty wcześniej w karierze, leży na ziemi, nie broni się, dostaje kilka uderzeń takich, jeden, jedno za drugim w tych małych rękawicach od potężnego rywala, więc uważam, że to wszystko da się uzasadnić. Natomiast jeszcze zobaczcie sobie, to jest ujęcie z social mediów. Już był jakieś takie, pewnie, komórką albo albo jakąś inną kamerą, taką nietelewizną kręcone z podkładki. I tutaj na tym y, nagraniu to wydaje się, że tam Artur może ze dwa takie czyste ciosy tylko. Dostaw, więc zakładam, że on chyba nie był jakoś tam specjalnie podłączony, zamroczony tymi uderzeniami. Natomiast perspektywa potem dalszych uderzeń w takiej pozycji na pewno była taka, że, no, według mnie sędzia słusznie to przerwa. Natomiast to, no to, to nagranie pozostawia jakieś tam wątpliwości dla kibiców, którzy byli rozczarowani tym wszystkim. takie mogąc teraz na ten temat podyskutować, dla mnie pytanie takie podstawowe brzmi: co Artur wymyślił, żeby, żeby zadać taki dziwny cios, który był potem który pozwolił Wrzoskowi go zepchnąć i potem na ziemi okładać ten taki superman punch. No przecież to jest, Artur jest gościem, który boksersko jednak nad Wrzoskiem przeważa. Wiadomo, że jakby Arek tym amerykańcami trafił, czystą na szczękę Artura, to mógłby go znokautować, natomiast no nie wiem, takie szybkie jakieś rozwiązanie pojedynku, może pomysł był taki, żeby, żeby jak najszybciej Arka, obalić Arka Wrzoska i tam szukać szczęścia w tych w zapasach, no nie wiem. Nie wiem, no przedziwnie to dla mnie wyglądało. Na koniec jest taki, jaki jest. Sam Artur szpilka po walce powiedział, że nie ma pretensji do sądziego, że był zamroczony. Ja nie wiem, nie, nie jestem przekonany, czy tak jakoś tak super był zamroczony, ale to trzeba Arturowi wierzyć, tak? Bo on, on o tym wszystkim mówi. Ujęcie jest takie, jakie jest spod klatki. I tyle w tej prasówce. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do życia.